Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli nie mają broni dystansowej, no możesz sobie wziąć ten łuk, jak ci tak. A, przeszkadzać, że go nie masz. Minus 40 na zewnątrz. Ajajaj. Masakra. Dobrze, że ten grzejniczek jest. Naprawdę, to nam tak ratuje życie. Ten grzejniczek tak sobie pracuje, biedny. Jest taka bieda, że ojejku. Żarcie. Trzeba popracować nad żarciem, bo tak ubywać. O, ktoś bałwana zrobił. Fajnie. Ilusio. A obok stoją czaszki nabite na pale. Fajnie, tu są trzy czaszki. Niech zrobić więcej, ale boję się wychodzić na dwór. No, troszkę się boję. O, włączyli ogrzewanie. Zadzuj, brazuj, crow. Gotówce minus 40 stopni, takie luźne. No, czy nie ma dziury w dachu? Nie, nie ma, nie ma. Wpadałoby słońce. Byłoby, że nie jest w pomieszczeniu, tylko na zewnątrz, bo dziura w dachu. Po prostu jest ultra zimno. Zima w końcu. Oko, nieźle. Minus 6 stopni. Zginąć nie zginą. Z tego powodu, nie? Są takie temperatury znośne. Naprawdę znośne. A naprawdę nie ma co robić. Mam siedzieć i jeść. Piłków mają jeszcze 19, więc nie jest tak źle. 20. A jak będzie hydroponika, to już w ogóle będzie z górki. Może stali potrzeba do hydroponiki. Nie pamiętam, ile to kosztuje jeden stół. Nie wiem, czy nie setkę razem. Trzeba będzie wyjść, coś wykopać. Ale i tak jeszcze potrzebuje baterii, a na to pójdzie bardzo dużo środków. O, naprawdę dużo środków na to pójdzie. Jak się nudzisz, to możesz zrobić przewód dodatkowy tutaj. Zrobimy baterię tu obok grzejnika. Nie wybuchnie pożar. I to. Konstrukcja nieudana. Okay. Dawaj te badania, no. Dawaj, Crow. Wiesz temat. Widzisz, jak jeszcze jakoś sobie tutaj żyje. To jest chyba jedyne zwierzątko. O nie, dwa są. Lisy polarne. Dwa lisy polarne się szwendają w działce. Nieźle. O! Dawaj, zrobisz to. Zrobisz to dzisiaj. Temperatura spada trochę. Troszeczkę. Ale nie ma lipy. To musi być duchota. Cały czas ta para na dupca z gejzera. O. Wilk mi podjada z lodówki. Niech podjada. Niech ma. Minus 51 stopni na dworku. Nikt mnie nie atakuje nawet. Ludzie wiedzą, że to nie ma sensu. Ale akcja. Masakra. Minus 55 stopni. 56. Aktywne zadanie. Bezwładniony uciekinier. Już lecę, no. Już lecę, ziomek, po ciebie. Tak, tak, pomogę ci na pewno, nie? Tak, normalnie. Kurwa. Szybko. Szybko! Bez jaj, jak to się zajarało. Wow. Najazd, ludzie rekiny. Serio. Serio. Nie masz kiedy. Czy on jest dobrze ubrany? Musi być dobrze ubrany, no bo jak? Parka! O! Ma parkę! Ja! Jak go zabijemy, to weźmiemy jej drugą parkę. Goście. To był great success. Naprawdę. Dobra, zapiszę sobie aż. Aż sobie zapiszę, bo... Ta parka to jest to, no, tego wilk zaatakuje. Znaczy lis, raczej nie. No, zabicie go, to by był great sukces. 25 to minusie, co? Minus 60 na dworzu, kurwa, rozpalaj ognisko. Ja pitole, ale zima, wszystko odpalamy. Wow, jak to się stało, że tak spadła temperatura? Gdzie ty idziesz? Za głąb. I akurat jak atakują, to se wyszła i padła. Ty leziesz głąbiu. Termia poważna. O, dobrze, atakuj sobie to, fajnie. Fajnie, nie ma problemu. Dawaj, namierz go, no. Dawaj, dupnij do niego. Dobrze, teraz ucieczka. Ej. A, jestem w domu. Jeszcze strzała dostał na pożegnanie. Git! Za 11 godzin umrze. No i spoko. Nie idź tam, no. Ej, to jest dobra taktyka. No. Dobrze. Dobra. Strzel do niego. Pyk. Yes! Kurwa! Tak się to robi! Mara! Ajajajajaj. Pięknie. Blue. Ubierz sobie w tą parkę. Dobra. Rozbierz go szybko. Kiwi nie mają broni. Weź, uspokój się już tą bronią. Załóż tą parkę. Cyk!
No i kurka, kozaczek. Jest! Ale to jest zrobione, GG! Kurka, burka, goście. Ej, wilku. Wilku. Lisie. O. Git, 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 git. Teraz są poubierani oboje, więc nie ma szans, że ktoś zamarznie. Po prostu nie ma szans. Stał zając śnieżny. Co? Ciomek, no co ty? Ale siadło. Dobra, chodź, szybko. Rozwal tego zająca. Można tu stać. Piu, piu, piu. Hello. Załatwiony. Tak to się robi właśnie. Bardzo dobrze. A w środku 21 stopni. Jak na wakacjach po prostu. Jak na wakacje. Naprawdę jest dobrze. Git. Git, git. Git, git, git. Nawet jedzenie zaczęli szykować. Fajnie. Poziomka tam. Ogarnij, co? Już nudzi. Ciągnij czaszkę. Przerób na mięso. Próbuję skóry. Z jednego to będzie za mało, ale muszę coś. 76. Zrobiłbym prawdziwą parkę z ludzkiej skóry. Byłby kozak. Ajajaj. Jedną żyli. Dobra, trzeba tu gdzieś posprzątać, co? A. O, jak się będziesz tak bardzo nudził. Weź posprzątaj trochę. Witam. Wszyscy będą wdzięczni. Ten magazyn, w sumie to można mocno, mocno, mocno zmniejszyć. Bo jest mega nawalone wszędzie śmieci. A mogłoby być na przykład tylko tu. Bo się wszystko zmieści. Jak się nie zmieści, tak delikatnie, tyle. Wydaje, że będzie lepiej niż taki fajzel wszędzie. W środku cieplutko, 3 źródła ciepła. Na zewnątrz minus 57. Jest nieźle. Naprawdę. To jest tak hardkorowy, hardkorowy klimat, że to jest, nie wiem, no kurde, minus 60 stopni. Totalny hardkor. Tak dobrze, że ten ziomek przyszedł. Tak łapią hipotermię. Dobrze, że ten ziomek przyszedł z parku. Blue, może tak nie wychodź, co? Może jednak jest trochę cieplej w lutówce naszej. Duże ryzyko załamania. Pewnie ci jest bardzo zimno, co? Tak, jest ci lodowato. To się prawie spaliło. Nie wiem, że im podbierałem jedzonka. Chyba nie. Nie wydaje mi się. Nie wiem, przecież tego jedzonka tam 20 sztuk mam. 18. Trochę doniósł ten ziomek, ale trochę zjedliśmy niewiele. Nie wiem, czy taki wilk ci może wyżreć z magazynu. Lis. A nawet jeśli, no to wystarczy te drzwi zamknąć. Łatwo. Dupniemy zaraz baterię. Już w ogóle wszystkie problemy z głowy. Miałem sobie zobaczyć ta hydroponika, ile kosztuje, tak? Różne. Co to jest? Medium altar. Czy to będzie w produkcji? Tak, basen hydroponiczny. 100 stali, jeden komponent. Wow. Wow, wow, iła, całkiem sporo, no. Blue. Praca. Urnik. Potrzebujesz tego czasem. Trzeba obserwować, jak tam twój stan. I będzie git. Lekka już jest. Jejku. Kopię może jedną skałkę i po zawodach. A to zawsze jedna skałka. Raz zjadł sobie posiłek z lodówki. Właśnie nie wiem, nie zwracałem uwagi, żeby zjadł. Zjadł faktycznie. Może nie? Jak podnosili tego bajzlu. Lepiej to wygląda, ale już widzę, że się nie zmieści. A troszeczkę powiększyć. Fajnie ta przestrzeń produkcyjna będzie czysta. Wydalniano produkcyjną. Okej. Okay. Mamy problem. Ktoś musi wstać, napalić w piecu. A weź tu napal, bo drewno mamy 75 już tylko. O kurcze. Dobrze, jak ten akumulator się pojawi. Troszeczkę spokojniej. No jeśli chodzi o temperaturę. Well, ascent. Pora poradzić sobie z jedną skałką. Strasznie potworny humor ma. Bo jest po prostu mega zimno tam. I w mroku paskudne otoczenie. To wykop i do domu. Nie, transportuj to. Git. Że ona jeszcze żyje w ogóle. Nie, już nie bądź górnik. Bo głupoty robisz, naprawdę. Damy sobie radę. Znaczy, pewnie nie, ale no nie ma co ryzykować aż tak bardzo. Póki co. Na pewno komponent będę musiał skopać, przynajmniej jeden. Nie wiem, ile pójdzie na baterię, ale chyba jeden załatwić na pewno. Jeżeli na zmianę będą kopali. Pochodnie w kopalni? Nie mam drewna na takie rzeczy, wiesz? Mam bardzo mało drewna i te drewno muszę mega oszczędzać na takie kryzysowe sytuacje, kiedy bardzo potrzebuję zagrzać w domu, żeby przeżyli noc. Więc marnowanie tego drewna na kopalnię to zgubiło. Spieszyłoby pracę, ale długofalowo by nam zmniejszyło szansę na przeżycie zwykłej nocy, nie? Dobra, już nie pracuj tutaj. Natomiast przyjdź, popracuj.
Chociaż nie, w sumie nie. Przychodź, nie pracuj, bo ty jesteś kałgan, a nie górnik. Już. Do domu. O, kończony akumulator. Dobrze, dobrze. Panele słoneczne, tak. To jest to. Praca, zasilanie. Akumulator, dwa komponenty trzeba. Ajajajajaj. Dwa komponenty, to jest dużo komponentów. Jak tutaj nie będzie, tu są ewentualnie. Żarcie jeszcze trochę jest, ale chyba tego lista trzeba będzie upolować, jak się jeszcze pojawi. Aha. O, jaką pogodę? Jaką pogodę? Jaką pogodę? Control system will force the weather on Xadabatum. Mglisty deszcz? Co to? Nanowłókna. Nanowłókna. Aż to też jest dobra, ale z nanowłókna mogę zrobić jakieś rzeczy, chociaż 41 to wiele nie zrobię, co? Psy trainer, oślepiający puls i implant antybólowy. Czucie bólu, chociaż użytkownik się więcej wchodzi na to, że ból pełni jakąś funkcję. Nie wiem, co bym wolał. No, taka koszulka tak średnio mi się przyda. Nanowłókna wezmę. O, najwyżej to z nich uszyję. Małego. Będzie najwięcej warte, ale musiałbym to sprzedać. Dobra, bierzemy te włókna, bo nie mam w ogóle. Spoko. Niech nadupcają tym deszczem. O, coś to znieść od razu, bo się będzie psuło. Teraz będzie mokro i ultra zimno, więc śmiertelna pogoda po prostu. No właśnie, blu. Orientuj się co nieco, co? Później możesz to skopać. A, nie możesz. No to już możesz. Dużo tego nie ma. Może ci się uda nawet dwa wyciągnąć za jednym zamachem. No dobra, dobra, nie świruj. Dawaj, znieść to już. Jeden mamy. Oho! Ajajajajaj, biegnie ziomek z nożem. Co ty masz za sprzęt na sobie? Parka z tkanin słaba. Musi coś mieć, bo inaczej to by nie przeżył tej temperatury, ale i tak nie przeżyje. Minus 44 stopnie, kurde. On ma do 33. Zaraz będzie odmrażany. Termia lekka, no właśnie, no właśnie. On od razu atakuje, skubaniec. Ja bym do niego nie wychodził w ogóle. Jak po prostu. Nie, niech zostaje pod drzwiami. On mi zaatakuje mi na pewno ten wiatrak. No, zaatakuje mi wiatrak. Blue. Biegnij. Na bank mi zaatakuje wiatrak. No, już po niego idzie. Będzie go chciał rozwalić, bo to jest bardzo wartościowe i on wie o tym. Jaka to sprytna gra jest, no. Oj, podpalił go. Co za gnida, no. Deszcz spada, więc może mu się to na wiele nie przyda. A, też już gasi. Uciekaj, uciekaj, proszę. Kurwa, Blue. Dobra. Uratuj szybko. Dobra, wilczek, możesz go zjeść. Nie mojego, nie mojego. Zostaw. A zjeb... O nie, to spi... Ja, co za... Mroczny lance, lat 78. Kupany, no. Zjem cię, zobaczysz. Jak tam Blue po walce? Rozcięcie od noża. No dobra, dobra. Radzisz sobie. Będzie żyćko. I dwa posiłki przyniósł. Posprzątał. Pozamiatał. Ojejoj. Pozamiatane. Jak tam zdrowie? No, poczekamy, aż ci zaczną palce odpadać. No, będzie fajnie. Blue może już chodzić. No i tacy. W środku 20 stopni, przyjemna temperaturka. Poczekaj, muszę go rozebrać. Nie będzie wtedy ten. Będą... O, to jest dobry pomysł, no. Jak zawsze. Nie mogłeś mi przynieść komponentów? Te są tak daleko. To muszę poczekać na koniec zimy, by się zająć tymi rzeczami. Wydaje. Blue już coś tam świruje. Parka ma 38. Twoja parka ma 29. I to mam wynieść. Będzie na zmianę. Dobra, git jest. Nie no, kurde no. Ty nie możesz być myśliwym. No w ogóle nie da rady. Dobra, bro, chodź tu. Strzel do niego po prostu. Traf. Zjedz? To go zabił? O, zabił go. No jesteś kozak, ja pierdzielę. Jelo, teraz ty będziesz jedzeniem. Niedożywienie lekkie miał. I dura. Zbyt wiele razy. Żar z mojej lodówki. Zanieś to, bo się zepsuje. Nie ma spania.